Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Oczywiście to pozdrowienie ma miejsce w atmosferze i wielkopostnej, ale także w atmosferze tej wielkiej pandemii, pandemii światowej, która dotyka już prawie każdy kraj na kuli ziemskiej. Wiemy o tym, że jesteśmy wciąż w Wielkim Poście. Dzisiaj proszę zauważyć, jest piąta niedziela tego świętego czasu. Zatem od dzisiaj za dwa tygodnie będziemy przeżywali święta. Najważniejsze i największe święta w Kościele katolickim, w kalendarzu katolickim. Święta, o których powiedział święty Paweł, albo o treści tych świąt, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasze nauczanie, nasz trud, to wszystko byłoby daremne. Zatem mamy jeszcze dwa tygodnie, kochani. Jakie to będą święta? No trudno jest przewidzieć, w każdym razie na pewno będą to święta, których jeszcze w życiu nie przeżyliśmy. Nawet najstarsi, jak to się mówią, takich świąt nie pamiętają i nie będą pamiętać, bo jak wiemy, na czym polega właśnie specyfika tych świąt? No przede wszystkim na tym, że do kościoła nie możemy pójść. Jeżeli to 5 osób maksymalnie może wziąć udział we mszy świętej, jeżeli chodzi o święcenie pokarmów, to oczywiście nie będzie tego święcenia pokarmu, chyba że coś jeszcze się stanie, czekamy oczywiście na cud. Jeżeli chodzi o Wielki Piątek, nie będzie adoracji Krzyża Świętego. Jeżeli chodzi o Wielki Piątek także, jeżeli chodzi o Drogę Krzyżową, na przykład w wielu parafiach, także w naszej parafii świętego Kazimierza Królewicza, takiej drogi też nie będzie krzyżowej na zewnątrz, zresztą jak już w ogóle od pewnego czasu takie drogi są zakazane, czy nabożeństwa wielkopostne typu Gorzkie Żale, czy właśnie wspomniane drogi krzyżowe. Kochani, za tydzień będzie tak zwana Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Będzie to niedziela, która uprzytomni nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, a potem rozpocznie się ostatni akcent wielkopostny, rozpocznie się właśnie Wielki Tydzień. Wielki Tydzień to, jak sama nazwa wskazuje, wszystko, co w takim tygodniu dokona się, będzie wielkie, ale szczególnie będzie wielkie tak zwane Tryduum Paschalne, a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Do tego wrócimy w swoim czasie. W każdym razie się już taka sygnalizacja, że do takich dni, kochani, się zbliżamy. Oczywiście okres ten, który przeżywamy, okres Wielkiego Postu, jest to, jak wiemy i wciąż powtarzam, okres wyrzeczenia, okres ofiary, ale proszę zauważyć, motywacja tego wyrzeczenia, motywacja tej ofiary jest dobrowolna. My na przykład rezygnujemy z picia alkoholu czy spalenia papierosów. Oczywiście nie powinniśmy tego robić w ogóle, ale w Wielkim Poście w sposób szczególny kładziemy na to akcent. I jeżeli z tego rezygnujemy, to nie dlatego, że nie stać nas na kupno tego rodzaju rzeczy, nie dlatego, że nam zdrowie nie pozwala, ale motywacja właśnie religijna ze względu na Chrystusa. On mnie kocha, On cierpi za mnie z miłości do mnie, On idzie na krzyż z miłości do mnie, On dodaje swoje życie z miłości do mnie. Ja właśnie za tę miłość, żeby ona nie była miłością jednostronną, odwzajemniam się. Odwzajemniam się czym? No właśnie tymi różnego rodzaju wyrzeczeniami, tego różnego rodzaju ofiarami. Właśnie jałmużna wielkopostna, te 3 słowa, modlitwa, post i jałmużna, one niechaj dominują w tych ostatnich dniach właśnie tego świętego czasu, czasu nawrócenia, właśnie czasu nawrócenia. Popatrzmy tutaj na moim zapleczu, jest takie jedno słowo nawrócenie. Co to znaczy nawrócenie? Pamiętamy ubiegłą niedzielę, Jezus prosi nam, bądźcie ze mną, proszę. On chce, żebyśmy byli z Nim w tych właśnie trudnych dniach wielkopostnych, ale także w tych trudnych dniach dla wielu kwarantanny, dla wielu właśnie tej pandemii, dla wielu, czyli dla nas wszystkich, bo wszyscy, proszę Państwa, jesteśmy bardzo tym wszystkim zdeterminowani, wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zastraszeni, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób, że tak powiem, psychicznie bardzo mocno naruszeni. Dlatego też bardzo proszę, tutaj miejmy dystans, oczywiście miejmy także cierpliwość, miejmy nadzieję. Proszę Państwa, te 3 cnoty główne, wiara, nadzieja i miłość, niech one nam towarzyszą w tym czasie tej pandemii i czasie kończącego się wielkiego postu. Nawrócenie. Nawraca się wtedy człowiek, jeżeli ma od czego się nawracać. Odwracamy się od grzechu, zrywamy z grzechem, walczymy z grzechem i w tym momencie następuje właśnie to nawrócenie, które jest też wezwaniem ze strony Chrystusa. On wyraźnie mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mamy nawracać się. I to nawrócenie ma rodzić wiarę, ma odradzać naszą wiarę. Wiarę, która na co dzień jest taką wiarą nieraz bardzo martwą, nieraz bardzo taką formalną, nieraz taką bardzo statyczną, więc mamy nawracać się i poprzez to nawracanie ożywiamy naszą wiarę. Kochani, właśnie teraz wrócę do tego okresu pandemii, do tego okresu tego koronawirusa. Właśnie, jak powiedziałem,
jest to czas bardzo trudny. Są to też takie wielkie, wielkie rekolekcje nienarodowe, ale ogólnoświatowe, rekolekcje początku XXI wieku. Świat zatrzymuje się w jakiś sposób, świat jak gdyby staje dęba, jak gdyby cofa się w pewnych właśnie, pewnych sprawach, choćby na przykład ekonomia, czy nasze poruszanie się, no nie możemy wychodzić, nie możemy spacerować na zewnątrz. Jeżeli wychodzimy, to tylko wtedy, kiedy musimy, prawda, do apteki czy do sklepu, no musimy coś kupić, bo musimy, proszę Państwa, jeść. Ale tutaj apeluję, bardzo proszę, naprawdę bądźmy roztropni, bo jeżeli my podporządkowujemy się tego rodzaju nakazom, czy tego rodzaju zaleceniom, czy Kościoła, czy państwa, czy władz, to my robimy to nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza, ale robimy to dlatego, że kochamy siebie, że kochamy swoje zdrowie, swoje życie, ale że też kochamy życie i zdrowie naszego bliźniego czy naszej bliźniej. Robimy to ze względu owszem na siebie, ale robimy także to ze względu na inne osoby, bo jeżeli ta odległość na przykład nie będzie zachowana, jeżeli będziemy zbyt blisko, nie całe 1,5 metra, jeżeli ktoś tam kichnie, prawda, czy zakaszle, my od razu wtedy wpadamy w panikę, prawda? Więc róbmy wszystko, proszę Państwa, róbmy wszystko, żeby nie stwarzać takich sytuacji, dlatego zwracamy uwagę na siebie, czy choćby właśnie ta, chodzi o higienę rąk, mycie, czy odkażanie rąk, czy usta i jakaś tam maseczka, to nie dlatego, żeby szpanować, proszę Państwa, przepraszam za to słowo, ale czasem to może tak wyglądać, ale dlatego, że właśnie kochamy swoje zdrowie, dlatego, że kochamy także swoją ojczyznę, bo my robimy to także ze względu, owszem, na Boga. Bóg mówi, nie zabijaj, więc szanuj swoje zdrowie, szanuj swoje życie, ale robimy to ze względu na naszą kochaną ojczyznę. Ona też jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego też modlimy się. Modlimy się, kochani, za kogo? No przede wszystkim za służbę zdrowia. To są bohaterki, bohaterowie tych właśnie dni, tych tygodni, nie daj Boże, tych miesięcy. Oni też narażają się, oni robią wszystko, żeby nam pomóc, żeby ocalić to nasze zdrowie czy nasze życie. Modlimy się za nich, modlimy się w ich intencji i prosimy Boga, Bogatego w miłosierdzie, prosimy ich patrona, świętego Łukasza, żeby w tych dniach był z nimi w sposób szczególny, żeby wspierał ich, żeby wypraszał dla nich te łaski, tak bardzo łaski potrzebne właśnie w tej ich posłudze, bardzo ważne posłudze, ale jakże bardzo trudne, proszę Państwa, posłudze i też bardzo niebezpieczne posłudze. Zobaczmy, umierają także lekarze, umierają księża. My umieramy, po prostu to wszystko jest jakimś takim widmem śmierci, czy widmem zagrożenia naszego życia, czy naszego zdrowia. Poza tym też módlmy się w intencji naszej ojczyzny, módlmy się za rządzących, módlmy się za nas samych, a więc ta wspólna modlitwa Oremus, Oremus Fratres, czyli módlmy się siostry, módlmy się bracia, żeby tej modlitwy było jak najwięcej, ale też oprócz modlitwy właśnie ta roztropność, ora et labora, módl się i pracuj właśnie, módl się owszem, a labora pracuj, a więc pracuj nad sobą, pracuj nad swoją higieną, pracuj nad tym, żeby nie dawać powodu do zakażenia, żeby nie dawać powodu do jakiegoś tam stresu dla naszych bliźnich. Kochani, życzę naprawdę całym sercem i sobie, i Wam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, życzę, żeby właśnie te dni wielkopostne, ten ostatni, czy te przedostatnie dni Wielkiego Tygodnia Wielkiego Postu, żeby one były pełne nadziei, pełne miłości, wzajemnej miłości, ale przede wszystkim do Boga, Bogatego w miłosierdzie, do Chrystusa, który uzdrawia nie tylko duszę, ale uzdrawia także ciało. Dlatego też śpiewajmy i wołajmy: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami wszystkim, nad światem, współczesnym światem, człowiekiem, po prostu nad nami, którzy ten współczesny świat tworzymy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowego tygodnia, dobrego tygodnia i bezpiecznego tygodnia. Proszę przyjąć, Boże, błogosławieństwo, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem cierpiącym na krzyżu. Zostańcie z Bogiem.